Centrum Kształcenia Praktycznego to największa inwestycja oświatowa w ostatnich latach. Kilkanaście milionów złotych, z tego większość pozyskanych ze środków zewnętrznych. Dlaczego Centrum Kształcenia Praktycznego jest tak bardzo potrzebne? Ano dlatego, że rynek potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Potrzebuje pracowników z wykształceniem zawodowym, technicznym. I Centrum Kształcenia Praktycznego takie przesłanki będzie spełniało. Bardzo nowoczesne wyposażenie, bardzo dobra kadra i przy bezrobociu 3,2 w powiecie ostrowskim ten obiekt jest niezbędny, a co ważne, że młodzi ludzie będą mogli tutaj uczyć się na najbardziej nowoczesnym sprzęcie. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie 11 nowych pracowni do kształcenia zawodowego z najróżniejszych branż zawodowych, z których będą korzystali uczniowie trzech szkół. Zespołu szkół transportowo-elektrycznych, zespołu szkół technicznych i zespołu szkół budowlano-energetycznych. Wszystkie szkoły w jakiś sposób rozwiązywały problem szkolenia praktycznego, a to przez realizację zajęć na swoich warsztatach szkolnych, mniejszych czy większych, tak jak u nas stosunkowo dużych, ale często niezbyt doskonale wyposażonych. No a to, co stanie się w tej chwili, właściwie będzie taką perełką na skalę nawet więcej niż powiatu, dlatego że będziemy tutaj doposażeni, tak jak zapewne moi przedmówcy mówili, no w doskonały sprzęt do tych pracowni, które będą, to jest wszystko sprzęt nowoczesny, taki, który odpowiada zapotrzebowaniu przemysłu, czyli tych, którzy jakby są dla nas stymulatorem tego, w jaki sposób mamy kształcić, bo w końcu dla nich realizujemy to kształcenie.